Metalson. Wow. Bo Metal Sonic to jest najmocniejsza postać, oprócz Mutant. I to jest jeszcze Mutant Sonic, ale to jest Metal Sonic, to jest jeszcze. To ja nawet nie znam tych Soników. Mutant Sonic? No, no. To jest ten. Mhm. Mutant Sonic jest taki jakby niedźwiedź. Mhm. A to jest Metal Sonic. No ekstra. No wiesz, ten Sonic to jest... Knuckles, to jest Mutant Sonic, to jest Eggman, to jest Super Sonic, albo Metal Sonic. Ej, no dużo tych Soników, patrz. 1, 2, 3, 4. Adwentowe! Jej! A tam to mi tu jest koszulka. Ło, co tu się dzieje, matko kochana. Wow. Są jeszcze lody, tych naprawdę reniferów. Ja ciebie, ale jaja. Dobrze, że mam wszystko zjadł. I elf się rozbił o szybę. Widziałeś, jak się elf rozbił o szybę? Muszę wręcz pokazać. No tak. Ale to nic. Tutaj. A tam jest czapka, dobra, widzę. No. To jest T-Rex. A ja nie chciałem takiego. Ale to jest najlepszym królem. Powiedziałeś, że chcesz króla, to jak rozwiązałeś króla. Ale on nie wie, ale nie takiego. Tylko takiego z parku jurajskiego. A przecież to jest z parku jurajskiego. Nie. Nie jest z parku. On nie jest z parku jurajskiego? No nie. Z parku jurajskiego jest tamten, za 180. On jest z parku jurajskiego. Dobra, no to może jeszcze dostaniesz jakiegoś. Mi się podoba. No, on jest najfajniejszy z tych, co widzieliśmy. Ogon wyrwany. No bo ten ogon trzeba doczepić chyba, wiesz? No. Powiedziałem. Ro, on mówi. A weź go odpal. A to jest włącznik jakiś? No na pewno. Nie, tylko on może ruszać dźwięk, na pewno. No nie, na pewno jest dźwięk, bo widzę światełko i dźwięk jest napisane, narysowane. Rysowane? No, z tyłu. Widzisz, że robi roar i że świecą się oczy. Czekaj. Cóż czas? Nie, on tak co chwilę chyba. Nie tak, że cały czas pokaż. Czemu on nie chce teraz? Poczekaj, synku. To trzeba założyć i przekręcić, tak? Tylko w drugą stronę chyba. Tak, bo to jest w dół. To kropka. A, nie wiem. O tak i przekręć. O tak. Tak, o tak. No i jak on tak zaryczył, jak to zrobiliście? No hej. Chyba, że bateria słaba jest, bo wiesz. On tylko tak dziwnie stoi, ale może chodzić, bo jest ruszany. Może czekaj, ale czekaj. Buzią mu rusza przynajmniej. No, a jak on to zrobił, że on tak zaryczał, jak on już jest włączony teraz? Ja wiem jak. Czekaj. Albo jak on naciśniesz mu głowę, to on wtedy też rusza tymi rękoma. Tak jakbyś nim obrócił, to on tak robi, zobacz. Czekaj. O, widzisz? O. Od jak poranka, od godziny, Hanka mówiła, że Filip się obudzi o godzinie chyba 5, ale powiedziałam mu, że jak nie pójdzie spać, to wszystkie prezenty znikną. Więc od godziny 6 wariacja po domu. No i cóż, czas wrócić do rzeczywistości i bierać się iść do szkoły. Także próbuję ściągnąć Filipa na siłę. Jest w 7:30 i zaraz wyjeżdżamy. Gra moli się. Mały. Jak zawsze. Przed czwartą. Może zostaj. Tak. Pa. Pa. Ale będziesz? No będę. To nawet jak się spóźnię 5 minut, to czekaj. Tak. Coś mi się jeszcze przypomniało.
No. Może, żeby żadnych korków nie było. Dobrze. Jest. Słuchajcie, muszę przestać spać o chyba trzeciej. Z wiadomych względów. I po prostu padam. Zwykle jak mam taki straszny ten, że tak strasznie ciężko mi się obudzić, to się drzemna jeszcze, żeby bo jak jestem w takim stanie, to ja i tak nic ciekawego nie zrobię. Siadam przy stole, patrzę w ten stół jak szpak. Także nie wiem, czy jeszcze się nie zdrzemnę dzisiaj, bo normalnie o 3 spać, o 6 budka. Już to widać, jak wyglądam. Szybki update. Staram się jak najdalej odsuwać, żeby to nie być taka wielka przy tej kamerze, ale mam za krótką rękę. Słuchajcie, jednak się położyłam, bo po prostu nie byłam w stanie w ogóle funkcjonować i stałam o 11. Więc ja będę siedzieć cały dzień w robocie. Poza tym, że muszę jechać jeszcze po Filipa. Jest godzina 12. Byłam z psem, zrobiłam śniadanie, ogarnęłam się, no i teraz siadam i tworzę dalej skrapełko. No i cóż. Odzwę się jak stąd wyjdę, no bo na razie kawki nie otwierałam, także jeszcze nic nie straciliście. Nic na razie ciekawego nie działo. Jak będę wychodzić, to się odezwiemy. No. Dzisiejszy podział obowiązków jest taki. Ja jeszcze nie skończyłam pracy, ale wyszłam teraz, ponieważ muszę ogarnąć w kuchni. Mój mąż, kucharz, ugotował mi obiad. Dzisiaj kuchnia poleca z moim małym udziałem, to jest moją propozycją, ryż z warzywami i mięsem. Także Dawid zaraz przyjedzie, ja ogarniam. Potem idę kończyć jeszcze projekt, a potem z Hanką ogarniamy chatę i będziemy ozdabiać już pod święta. No, a w odliczaniu jeszcze 18 dni. Jeszcze 18. Dzisiaj pokażę wam dzieciaki, co dostały na Mikołaja. Bo Filip pewnie jak przyjdzie, to od razu się dorwie do swoich nowych prezentów. A ten zawód, który widzieliście na jego oczach, wynikał z tego, że na pudełku nie było napisane Jurassic Park serial. W sensie nie był sygnowany. I to jest potęga właśnie reklamy. Tak. Ale już mu się podoba. Pokaż Oliwie na vlog. Hania sobie robi kisielek, ale chciałam tylko to zrobić małą przerwę, żeby podziękować Idze. Ines, dziękujemy bardzo za kawkę wczoraj postawioną pod filmem. Także serdecznie pozdrawiamy. Powiedzcie mi, czy wasz dom też jest produkcja śmieci? Bo u nas po prostu śmieci produkuje się w takim tempie, że to się w głowie nie mieści. Tu idę tylko z plastikami i papierem, ale po prostu tego jest tak dużo i to trzeba co chwilę wychodzić z tym i normalnie ja pierdzielę. Przeczesne na kalendarze dzisiejsze. Boże, kalendarze dzisiejsze, na dzień dzisiejszy w kalendarzach. Czy my tu coś jeszcze mamy do tego? Bo zielona jest jeszcze dobra. Mamy dwa zaległe. No wiecie, no nie kopiemy się codziennie, to wiadomo. Ale sprawdźmy, co jest 6 grudnia. Nie, no dobra, to ja potem sobie nawiżę powyciągam, jak mi tam zostaną jakieś. Dobra, mamy tekst. Zjedz coś słodkiego. O nie. O nie. Ty patrz, jak to jest zapakowane. Lemoniada, tabletka do kąpieli dłoni i stóp. Czyli to wszystko tam wcześniej, że to nie były tabletki do kąpieli dłoni i stóp. Ale fajne to ten, chyba sobie dzisiaj to zrobię. Można sobie wymoczyć giry. Wiem, że to była taka pigułka. Pigułka. To takie w proszku. To była kostka do kąpieli. Nie, do zmieniania kolorów. No nie, była biała, mówiłaś. Ale może w środku kolor jakiś przegrany, wiesz. Nie, mi się też była kostka do kąpieli. Bo zobacz, tabletki do kąpieli i do nistu, to jest to teraz zapakowane. Kule, no to są takie małe kule, no nie? Kapsułka z proszkiem pionotwórczym, właśnie byłyby te zamknięte, ten co teraz mam zielony. Tabletki barwiące wodę. Właśnie, żeby tu wiecie to i jest światło, jest jakiś kolor, to wiesz, tak się otwiera i... A to nie wiem. Teraz jeszcze mam rozkminę pomiędzy kapsułką z proszkiem pionotwórczym, tabletką brwiącą wodę i kostką do kąpieli. No dobra. Dzisiejsza herbata, 6. Herbata czarna z rozgrzewającym cynamonem. Zrobię sobie ją dzisiaj samą, bo powiem wam, że tamte herbaty, które były, jeszcze mam jedną zaległą, a tamte zrobiliśmy wczoraj zimowe z nich i w sumie to nawet... No, teraz nawet nie wiem, ale tą bym sobie... Kurde, to jest niesamowite, że ona nie pachnie. Co sugeruje, że na środku mam po prostu ten cynamon, a nie, że mają taki zapach dodatkowy, no nie? Dobra. Specjalnie nie oglądałam dzisiaj storki Iwony, żeby nie zobaczyć, co tu dzisiaj będzie. Mam nadzieję, że to będzie kredka. 6. Ja sobie nie mogę teraz pokazać. No, o, to jest jakiś pędzel, tylko że duży. O, Boże. Ja na to czekam.
I to jest pęd. A nie! To jest błyszczek jakiś fajny. I to jest, słuchajcie, no po prostu błyszczek, poczekajcie. No błyszczesz taki po prostu, czekaj. Lip oil, olejek do ust, no to przetestuj. Zobaczymy. Okej, sprawdźmy. Fajny, bo taki gęsty jest, nie? Nie taki rzadki. Fajnie. I ma fajny taki delikatny smaczek, słuchajcie. Ekstra. Uwielbiam takie błyszczyki, po prostu ja generalnie nie maluję ust, nie koloruję. Chociaż ta pomadka, bo skupy takiego badziewia w sklepach, po prostu sztucznego. Ale nie, mam wrażenie, że zmienię kolor, ciebie nie. Wziąłam, że... Nie, nie zmienił koloru. No bo teraz Hania wam pokaże... Muszę się oddalać, Boże, ja nie jestem taka gruba i brzydka. Muszę wam teraz pokazać, Hania wam dzisiaj chwalić, co dostała, potem Filip. Ale u Filipa jeszcze jest cały czas syf po reniferach i tym. Fajnie pachnie. Fajnie smakuje. Fajnie, chcę kładnie, pachnie pod nosem. Mm. Ja? Co ta? No, jakby ten. Dostałam tą bluzę. Piękna. Dostałaś bluzę? Ona w ogóle strasznie ma wielki kaptur. Bluzę dostałaś? Co jeszcze dostałaś? Jajka. Jaja. No ogólnie słodycze. No. Które wzięłam. Znaczy no, te, na przykład ten... Gdzie masz piżamę? Czekaj, siedzi za nie, za nią. Aha. Słuchajcie, taka piżamka. No spodnie takie w pasy. Spodnie są cringe'owe, ale ta koszulka jest fajna. Koszulka jest super. Nie, spodnie są fajne, bo takie trochę jak, wiesz... Takie jak... Mówię. Co to znaczy cringe'owe? No to właśnie takie, nie fajne. Takie, że nie wyszłabym w nich. Dostała mango, bo jej się to ze Stanami kojarzy, bo tam paliła takie mango w Stanach. I kosmetyki, ale chyba ich tu nie masz. Ale ja nagrędzałam twój tyłek w ogóle, kręciłam w tylu, niechcący. W łazience. O, właśnie, kupiłam sobie spodnie. Już pokazałaś wczoraj, a dzisiaj. Tam u góry Hanki zbiór, Hanka czyta w ogóle książki, łyka jak pelikan, więc no to nie są wszystkie, które przeczytała, ale... Czemu? Oni wiedzą, jakie mam kalendarze? Chyba nie. Teraz Fifi będzie otwierał swoje kalendarze. Tylko jeden. A przecież dostałeś tamte nowe dwa. No tak, ale już otworzyłam ten jeden do szóstki. Ło, ale fajne jajo. Tylko nie jest teraz dobra, bo tata robi obiad. Wow! Ej, chyba ktoś nie widział, co jest z tyłu. Zaglądaj. Kurde, ale było od razu widać. No. Kolejna kawka. Dzisiejsza. Bo dzisiaj jeszcze nie piłam takiej. Dobra, biorę nie pierwszą z dołu, bo się boję, że tutaj wyrwę to, kurde. Dobra, biorę. Fanfary. Szarlotkowa. Zobaczymy, jak smakuje szarlotkowa. To śmierdzi jak w naszej kwieciarni. To w ogóle nie jest szarlotka. Powąchaj, co to za zapach? Wciągnąłeś się do tego? A co się stało? Nie wiem, co się stało. Kawy, zapach kawy to jest, tak? To jest kucharz, on ma dobry moment, absolutnie. To nie pachnie szarlotką. No nie? W ogóle. Może będzie smakować szarlotką chociaż. Kurde, znowu sobie wsadzam do gęby ten telefon. Potem będzie tak, wszyscy będą patrzyli na moje pryszcze. Dobra, ściągnęłyśmy właśnie szkło. Widzicie jakaś jakość teraz przed kamery? To 6 dni, żeście się męczyli z nami w tamtej wielkością. 5 dni. Tak. Ale muszę sobie szybko iść kupić to, bo za chwilę mi pierdyknie ten... Ja mam coś powiedzieć. Jest się witaminy D. Tak. Polecam. Ogólnie to. No, co to za ten? Co to za lizak? To jest cały lizak, który dostał w szkole. Ja też chcę taki. A ja wstawiam to w ogóle? No nie. Tam by było E. Będziemy dekorowały dom. Tak, no. Tam są kartony, czekaj. Miałaś pokazać ten. Miałaś pokazać kosmetyki. Dobra, pokażemy wam. O, to ja idę. Idziemy wam pokazać moje kosmetyki. No tak. Bo tak. Więc tak, idziemy. O Boże, trzy razy powiedziałam tak. Okej. Okay. Was postawić muszę, Boże. Nie widać. Nasze ustawienie. Wow! Dobra. Więc... Wstałam. Olej... Wow. Taki olejek do makijażu.
emulsja do mycia twarzy. Chwila. Maskę, trzy w jednym. Ogólnie ja dzisiaj mam sobie, więc możecie sobie zobaczyć moje włosy, ale one są nierozczesane w ogóle. Mogę rozczesać, znajdę was. Nie jest to zaś da. Ale no. A się puszą strasznie. Dobra, nieważne. Także teraz maska 6 w jednym. Nie wiem, czy widać, odbija się. Dupny to jest ten. Czekajcie. Takie coś. Dobra, nie wiem, czy widać, czy nie. I taki szampon. No, ogólnie to tak. Bardzo polecam. Włosy mam fajne, po tym dzisiaj miałam szamponem, dzisiaj miałam tą maską. Spoko włosy. Polecam. Pa! Powiem wam tak, to z tym kawą chyba jest tak, że oni robią jakąś kawę, dodają jakiegoś zapachu i myślą sobie, co to jak to pachnie? Euro na dole. Szybko się kojarzy. A no dobra, to niech to będzie ze środką. Ale to ciszej, to nie szarlotka. To normalnie tak pachnie i smakuje, jak zapach u mnie w takiej kaciarni dłużej. Czy ty chcesz uszy? Byłam do ciebie! Wiem, że wołałaś, ale ja... że stracę zaraz głos, a ty nie słuchasz. No po prostu uczę go, że jak coś tam ma przyjść, a on mnie wiecznie woła i ja muszę latać między Hanką, między nim, a Catuś jest taki sam. Tylko tu latam, bo jest Kasia, Hania, Aniu. Musimy jakieś książki stanę. Dobra, muszę kończyć, bo Hanka już też rozkminia jakieś bzdury. Filip robi jakieś operacje z wiszącymi jego ufo, bo on dostał takie, że patrzcie, jaki to jest już ten... Galimatias po mikołajowy. Cukierki jakieś się walają, Kinder Joye, picie, chipsy, ja pierdzielę. To ci kupił chipsy, mój Boże. Mamo, nie wieszą wszystkie, bo patrz na Sonika. On nie wisi. Aha, tutaj stoi, a ten wisi pod nim. Dobra, okej. Ale operacja. Do kranki, ten wisi tutaj. Żeby on mi nie spadał, ten mutant. Myśleliśmy, pod tyłek mu podsadziliśmy kawałek Lego. I stoi, a tu wisi. I cała historia będzie. Oto jakiś Eggman będzie wisiał. Dobra, a ten czemu ma na głowie takie coś tu? Właśnie, żeby on wstał. Aha, okej. Okay. Dobra, idę stąd. Trzeba oczywiście od sprzątania. Hanka już opędzlowała półkę. Ale tu jeszcze wytrzymał, tu kapia z tego, widzisz? Czego ci kapi? No z tego. I tu będziemy zaraz wykładać te rzeczy. I te rzeczy. Ceny zaczęły. Tutaj musimy, no nie wiem, może być. Nie. To jest obraz, który uwielbiam. A tam jest Mikołaj, trochę jest krzywy faktycznie. A ten Grinch leży i nawet tam nie pomoże. Tak do ciebie mówię. Ten dwa Grincze. Ten drugi tak samo. Udaje, że kurde. Gniecie mi moją siódeczą poduszkę. Tego Mikołaja i to był pierwszy Mikołaj ciemny, jakiego widzieliśmy. Teraz już więcej jest tych Mikołajów ciemnych w sklepach. Bo wiedziałam, już są ciemne. O jaki dzień, o kozicia. Ojoj. Tak będę wyglądała w tym czerwcu przyszłego roku. Tak wyglądam teraz. To jest poduszka. Ojej, ona jest brudnawa tutaj. To jest poduszka, która się najadła po świętach. Przed świętami poduszka, po świętach poduszka. Ja przed świętami, ja po świętach. Dobra, ścianka gotowa. Ona tak wygląda, bo tam jest kupę powbijanych chutek, bo tu zawsze jest pająk na Halloween, ale wygląda spoko. Mamy tutaj obraz. Tu na razie stoją moje kalendarze, ale generalnie to jest takie starsze badziewie, ale mamy tego sentyment, bo to przywieźliśmy, jak byliśmy w Stanach i sentyment do tego mamy. Tu Mikołaj z aniołkiem. Są te moje kalendarze. W sumie mogą tutaj stać. To będę chciała coś skraftować z tym. Tu jest inaczka, którą robiłam chyba w zeszłym roku. Jeszcze czekam poduszki do obłożenia, bo muszę jeszcze kupić. Ten jeszcze nie wiem, gdzie tam. Tu mamy kuchni ten. Tutaj mamy ten.
mamy tu, mógłby się sprawdzić, natomiast na ten wie. Aha, nie, to nie ma tu być. W którym momencie pikła, to jest timing, wysok. To jest, wiecie, tak bardzo wszystkiego po trochu jest tutaj, w sensie, że fizyka jest na dużym poziomie. Nie ma składu i ładu, ale ja lubię to, że tak. To wiecie, dzieci tutaj są, to nie wygląda na to, żeby tamten misiel to jest dla dzieciaków, w ogóle ten bałwan stojący. Bardzo dobry mecz. Tutaj mamy trochę za niską tę półkę, bo fajnie byłoby wyżej, albo mamy za duży telewizor. Mam zasłanie nasze skarpety, które też lubiłam w Stanach, jak byliśmy. Tu mamy prawo. I tu będzie jeszcze jakiś coś na stole, jakiś obrus. Zresztą jest bardzo poniszczony, bo on się bardzo niszczy i widzicie, no wygląda tragicznie, ale będzie taki obrusik ładny. Jeszcze muszę znaleźć miejsce dla tego jego mościa. On był, ja go robiłam też 2 lata temu chyba. I on był w ogóle... Tutaj gdzieś wisiał, pamiętam, na 20, ale na razie to nie wiem, gdzie on będzie. No i trzy poduszki powyciągałam, ale jeszcze muszę je poukładać wszystkie i posprawdzać, które będą się nadawały. No. To jest, no, jeszcze nie rozpakowałam tego kartonu. Nie wiem, czy tam jest, tam chyba jest nie tylko choinka, ale chyba jest, się nie wiem, zaraz będę sprawdzać. Ale na razie tak to wygląda. Jeśli podoba Ci się na moim kanale, to serdecznie zapraszam do wsparcia kanału. Można to zrobić na 2 sposoby, klikając klawisz wesprzyj lub podziękuj. Jeśli chcesz otrzymywać regularnie informacje o moich nowych filmach, to koniecznie zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, żeby dostawać wszystkie powiadomienia.